Kto nigdy nie zastanawiał się, co by się stało, gdyby wykopał tunel przechodzący przez środek Ziemi na drugą stronę? Co byśmy napotkali po drodze? Czy to jest w ogóle możliwe? I w którym miejscu byśmy wyszli? Jeśli podobają Ci się nasze nagrania, proszę pokaż to klikając kciuk w górę, subskrybując Simply Space i czekaj na nasze przyszłe nagrania. Nawet jeżeli zapominamy o tym na co dzień, to wszyscy stoimy na gigantycznej kuli, która obraca się wokół gwiazdy pośród nieskończonego wszechświata. Za nami, przed nami, z lewej i prawej strony jest mniej więcej tyle samo masy i objętości Ziemi. Gdziekolwiek się ruszymy, zawsze znajdujemy się na środku. Patrząc dokładniej, Ziemia nie jest idealną kulą, lecz elipsoidą. Jest ona lekko spłaszczona na biegunach. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że oś Ziemi jest nachylona pod kątem 23 stopni. Promień Ziemi nie jest w każdym miejscu dokładnie taki sam ze względu na jej spłaszczony kształt i różnice w ukształtowaniu powierzchni. Dlatego wszystkie obliczenia przedstawiają wartości uśrednione. W związku z tym odległość od środka Ziemi do równika wynosi około 6378 km. Odległość na biegun północny czy południowy jest równa zaledwie 6357 km. Średnica Ziemi to dwukrotność uśrednionej długości promienia, czyli 12742 km. Żeby okrążyć Ziemię wzdłuż jej równika, trzeba by pokonać 41 750 km. Dziura w środku Ziemi? Przechodząc do rzeczy, istota ludzka nigdy nie znajdowała się w centrum Ziemi. Żaden odwiert ani sonda nie zbliżyły się nawet do środka Ziemi. Wszystko, czego uczyliśmy się na lekcjach geografii czy fizyki o budowie jądra Ziemi, opiera się na założeniach arytmetycznych lub czystej spekulacji. Gdyby wierzyć w te informacje, to Ziemia zbudowana jest z różnych warstw. Gdybyś chciał wykopać dół, musiałbyś najpierw przewiercić się przez kilka kilometrów granitu. Następnie musiałbyś wiercić przez skały bazaltowe i osadowe, pomiędzy którymi znajdują się jaskinie, podziemne jeziora i złoża wody. Najtwardszy płaszcz zewnętrzny ma grubość od 5 do 70 kilometrów. Dalej znajdują się ogromne ilości magmy, ciekłych metali i gazów. Przypuszcza się, że w środku znajduje się jądro, które prawdopodobnie składa się głównie z żelaza, niklu i być może krzemu. Najgłębszy odwiert Ziemi. Już w latach 80. Rosjanie zdołali dokopać się na głębokość 12 262 metrów. Dla przypomnienia, żeby przekopać się na drugą stronę Ziemi, musiałbyś pokonać 12 742 kilometry. Rosyjska ekipa musiała się poddać po przekopaniu zaledwie 0,1% tego dystansu, ponieważ zrobiło się zbyt gorąco i powstała niepewność, co znajduje się niżej. Wiertnica znajduje się na Półwyspie Kolskim, daleko na północ Rosji, w pobliżu koła podbiegunowego. Geolodzy uważają, że skorupa w tym miejscu jest bardzo cienka i łatwa do penetracji. Oprócz odnalezienia surowców mineralnych, odwiert powinien dostarczyć więcej informacji o strukturze płaszcza ziemskiego. Prace rozpoczęte w latach 70. powoli osiągały swój cel. Uzyskane przez naukowców dane pozwoliły zrewolucjonizować wcześniejsze założenia. Według obliczeń temperatury musiałyby być niskie aż do 20 km, żeby odwiert mógł przebiec bezproblemowo. W rzeczywistości zespół wiertniczy musiał radzić sobie z temperaturami od 180 do 200 stopni już na głębokości 11 tysięcy metrów, a specjalne wiertła o szerokości 20 cm zaczęły zawodzić. Próbki skał dostarczyły dowodów na istnienie mikroorganizmów, które mogą datować wiek powstania pierwszego życia na Ziemi na 1,5 miliarda lat. Kolejnym zaskoczeniem były ogromne złoża metanu. W połowie ubiegłego wieku naukowcy się tego nie spodziewali. Obecnie wiadomo, że pod wieczną zmarzliną w Rosji znajdują się ogromne złoża gazów cieplarnianych. W 1984 roku miał miejsce dziwny wypadek, podczas którego dolna część wiertła odłamała się i pozostała w otworze. Kilka bocznych odwiertów dostarczyło dalszych informacji, takich jak dziwne odgłosy.
Na nagraniach magnetofonowych słychać głosy krzyczących ludzi, co doprowadziło do nazwania tego miejsca wejściem do piekła. Wśród robotników rozeszły się pogłoski, że to demon z głębin sabotował pracę i to spowodowało złamanie wiertła. Oprócz tego wydarzenia miały miejsce również inne tajemnicze wypadki. Od 1994 roku nie wznawiano odwiertów w Coli. W 2008 roku został on ostatecznie opuszczony i zniszczał z powodu braku pieniędzy. Dziura w ziemi w teorii. W praktyce przekopanie się na drugą stronę ziemi jest niemożliwe. Ale co by się stało, gdybyśmy teoretycznie tego dokonali? Na terenach zurbanizowanych, po metrach brudu, gruzu i ziemi, natknęlibyśmy się na liczne rury, kanały, katakumby, stare bunkry i szyby metra. Na obszarach wiejskich moglibyśmy odnaleźć naturalne jaskinie, retencje wody i skały. Najpierw wystąpiłaby twardsza warstwa skał, a następnie bardziej miękkie skały osadowe. Mogą one skrywać następne jaskinie, kopalnie, złoża wodne, skamieniałości i skarby ziemi. Teoretycznie można by było natrafić też na najgłębiej położoną kopalnię na świecie, która znajduje się na głębokości 4 km. Kopalnia West White Operations wydobywa metale szlachetne i diamenty w Carletonville w RPA. W najgłębszych szybach kopalni temperatura sięga 60 stopni. Prace wydobywcze są możliwe tylko dzięki zastosowaniu specjalnej technologii chłodzenia. Po dotarciu na głębokość 8,8 km osiągnęlibyśmy wysokość najwyższej góry na świecie. Na szczycie Mount Everest nawet latem średnia temperatura wynosi zaledwie minus 19 stopni Celsjusza. Woda występuje tam tylko w postaci śniegu lub lodu. Natomiast w głębi Ziemi temperatura wynosi 100 stopni, co doprowadziłoby wodę do wrzenia. Teoretycznie, ponieważ ciśnienie na tej głębokości jest zupełnie inne niż na powierzchni Ziemi. Najpóźniej po 40 km metalowe przedmioty zaczęłyby mięknąć. Na głębokości 100 km stałyby się płynne. Mówi się, że diamenty powstają na głębokości 15 km. Po niewiarygodnie długiej podróży i osiągnięciu głębokości 6000 km dotarlibyśmy do jądra Ziemi. Jego temperatura wynosi pomiędzy 3700 stopni a 6200 stopni, czyli mniej więcej tyle, ile jest na Słońcu. Ciśnienie wewnątrz Ziemi jest milion razy większe niż na powierzchni. Po przejściu przez jądro Ziemi kontynuowalibyśmy podróż przez warstwy, które już poznaliśmy. Na drugą stronę Ziemi w 42 minuty? Naukowcy zawsze są chętni na odrobinę zabawy. Pomysł tunelu w Ziemi jest popularny wśród badaczy, a niektórzy z nich wpadli już na kilka interesujących pomysłów. Zespół fizyków obliczył nawet, ile zajęłoby przedostanie się przez tę teoretyczną dziurę prowadzącą prosto przez środek Ziemi. Przeciętny człowiek potrzebowałby 42 minuty i 12 sekund swobodnego spadku, aby pokonać około 12 tysięcy kilometrów. Zakładając brak oporu powietrza i stałą siłę grawitacji na drugim końcu, mógłby on osiągnąć maksymalną prędkość kilku tysięcy kilometrów na godzinę. W rzeczywistości istnieją pewne okoliczności, które mogłyby to utrudnić. Ziemia w środku trochę się trzęsie, nie odczuwamy tego na powierzchni. Każdy, kto wykonuje odwierty, tak jak Rosjanie, dobrze zna ten problem. Winą jest efekt Corioliza, który jest związany z obrotem Ziemi wokół własnej osi. Siła Corioliza oddziałowuje na wszystkie ciała poruszające się w wirującym układzie odniesienia. W naszym eksperymencie oznaczałoby to, że osoba byłaby rzucana z jednej ściany na drugą, jak worek z piaskiem w dziurze o szerokości kilku metrów. Prawdopodobnie jedynym sposobem na uniknięcie tego byłoby wydrążenie dziury biegnącej dokładnie od bieguna północnego do bieguna południowego. Jednak tu pojawia się nowy problem. Podczas ustalania miejsca na dwa punkty znajdujących się dokładnie po przeciwnych stronach mogłoby dojść do odchyleń, a to spowodowałoby śmierć worka z piaskiem w tunelu. Swoją drogą na powierzchni Ziemi siła Corioliza jest odpowiedzialna za najsilniejsze wiatry i gigantyczną cyrkulację powietrza. Szaleństwo! Prawdopodobnie właśnie w tym momencie około 12 742 km pod naszymi stopami znajduje się człowiek. Idea ta zarówno fascynuje, jak i inspiruje. Kto nie chciałby wiedzieć, który kraj jest po drugiej stronie i jacy ludzie tam mieszkają?
Według nauki Ziemię i ludzi znajdujących się po drugiej stronie nazywa się antypodami, co oznacza przeciwna stopa. Oczywiście ludzie pracują nad tym od lat i zamieszczają w internecie kalkulatory antypodów. Używając ich, można w zaledwie kilku kliknięciach w łatwy sposób przenieść się na drugą stronę, przynajmniej w myślach. Gdybyś podróżował lądem, dystans do antypodów wynosiłby około 20 tysięcy kilometrów. Dziura w ziemi pozostanie jedynie fantazją. W XIX wieku francuski pisarz Jules Verne starał się odpowiedzieć na pytanie, co czai się tam na dole. W swojej powieści Podróż do wnętrza ziemi poszukiwacze przygód napotykają podziemne jeziora, zaginione światy, dinozaury i gigantyczne grzyby. Gdzie jesteś teraz i jak myślisz, kto jest twoim antypodem? A może już to obliczyłeś? Daj nam znać, jak zawsze, w komentarzu.